Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego prezydent Macron rozwiązuje francuskie Zgromadzenie Narodowe i rozpisuje wybory, choć wiele wskazuje na to, że jego partia może je przegrać. Dlaczego prezydent podjął taką decyzję, jak francuskie partie poprowadzą tę bardzo krótką kampanię i jaka Francja się z nich wyłoni? O tym w raporcie na dziś 12 czerwca 2024 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego z dobrowolnych wpłat słuchaczy, osób indywidualnych i firm, które uznają, że warto nas wspierać. Z serca dziękuję Państwu za ten wyraz zaufania do nas, a wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Przypominam nasz adres mailowy raportrosiaka@gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Marcin Żyła jest wydawcą programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięk. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś profesor Joanna Nowicka, wykładowczyni komunikacji i informacji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu CY Sergi Paris w Sergi Pontoise. Witam panią serdecznie. Witam pana również. Szok i niedowierzanie, można powiedzieć, we Francji po wyborach. Już same wyniki były mocnym przeżyciem dla wielu Francuzów. Zgromadzenie, czyli pogrobowiec Frontu Narodowego, zdobyło prawie 31,5% głosów. Koalicja prezydenta Macrona zaledwie 14,6%. I to już samo w sobie by wystarczyło jako przeżycie polityczne. Ale niecałą godzinę po ogłoszeniu wyników Macron ogłasza wybory parlamentarne w dwóch turach, bo tak to się we Francji odbywa. Pierwsza 30 czerwca, druga 7 lipca. Niecałe 3 tygodnie dał prezydent partiom na przygotowanie się do wyborów. Pani profesor, będziemy dawkować napięcie w naszej rozmowie, jeśli pani pozwoli. Zacznijmy od wyników wyborów europejskich. Czy one były zaskoczeniem, zwłaszcza ten ogromny sukces zgromadzenia? Podwoiło swój stan w porównaniu z poprzednim. Nie, to nie było zaskoczenie. Analitycy przewidywali bardzo bliskie rezultaty do tych, które zobaczyliśmy na ekranach telewizji. Natomiast zaskoczeniem chyba mimo wszystko był bardzo słaby wynik partii makronistów i zaskoczeniem oczywiście największym ta decyzja Macrona o rozwiązaniu parlamentu. To jest prawdziwe trzęsienie ziemi. Zaraz do niego przejdziemy, ale zostańmy przy tym zgromadzeniu. Przy tym zgromadzeniu lub zjednoczeniu. Widzę, że po polsku Rassemblement National tłumaczone jest różnie, a wracam do tego słowa, bo dzisiaj bardzo dużo w swojej konferencji prasowej Macron nawiązywał do słowa rassemblement w swoim znaczeniu. Więc tutaj Francuzi, którzy bardzo lubią język, wyraźnie widać echa i odwołanie się do pewnych nazw. Więc partia rzeczywiście skrajnej, populistyczna partia skrajnej prawicy Marine Le Pen, którą możemy nazywać, która nazywa się Rassemblement National, uzyskała rzeczywiście najlepszy wynik. To nie jest zaskoczenie, ale jest to jednak zimny prysznic dla tych wszystkich, którzy o tym mówili tak abstrakcyjnie. To była taka możliwość brana pod uwagę. Natomiast jak się dokonała, to rzeczywiście jest to trzęsienie ziemi we Francji. Dlaczego? Wiele razy to pytanie w naszej rozmowie będzie padać, ale dlaczego skrajna prawica wygrywa i to tak zdecydowanie? Mało tego, dzisiaj też prezydent na tej konferencji, o której pani wspomina, wielokrotnie podkreślał, ponad 50% Francuzów głosuje na skrajne partie, bo dorzucamy tutaj skrajną lewicę Mélenchona, prawda? Dorzucamy Zemura, tą partię Reconquête, która też traktowana jest jako partia skrajna i mamy ponad połowę francuskich wyborców, którzy wybierają partie skrajne. Dlaczego? I to wybierają w wyborach europejskich, które pomylili z wyborami narodowymi, a raczej zrobili z wyborów europejskich referendum na temat chcemy czy nie chcemy Macrona. Tak naprawdę to o to tu chodziło. Wobec tego, jeżeli zaakceptujemy tę interpretację, to okaże się, że nie chcemy Macrona, to mówi większość Francuzów. Niepopularność Macrona była jasna, wskazywało na to bardzo wiele sondaży i badania nastrojów społecznych. No i z tego tu można wytłumaczyć wieloma rzeczami. Myślę, że Francja jest w głębokim kryzysie politycznym, społecznym. Jest tutaj dużym
problemem, wojna w Ukrainie, która dotyka Francję w inny sposób niż rozumieją to inne części Europy, a w szczególności Europa Środkowo-Wschodnia. Wobec tego powodów do niezadowolenia, a dziś na konferencji Macron mówił o złości, powiedział, wyraziliście złość, tak naprawdę tu chodzi o złość wobec tych, którzy sprawują władzę, jest to rzeczywiście odzwierciedlenie złości i skierowanie tych wyborów z nadzieją, słowo nadzieja używane jest nagminnie przez ugrupowanie Jordana Bardelli i Marine Le Pen, odpowiedzią, którą próbują populiści dać na tę złość, jest słowo nadzieja. Nadzieję Francuzi stracili w normalnym kontekście sprawowania władzy. To jest pewne. A czy mają rację, czy nie mają racji, uważając, że dostaną więcej nadziei w populistycznym rządzie, no to oczywiście odpowiedź dla demokratów jest jasna, że nie. Natomiast bardzo wiele osób wierzy, że zmiana, a w każdym razie odrzucenie Macrona od władzy jest na to metodą, jedną z metod. To, co pani powiedziała, w pewnym sensie legitymizuje to, co mówi Emmanuel Macron. To znaczy, ja się chcę zweryfikować, ponieważ odbieram to, co się stało, jako pewien rodzaj wotum nieufności wobec mnie i wobec tej klasy politycznej, która rządzi Francją. Ale ja chciałbym, żebyśmy, że tak powiem, złapali byka za rogi. To znaczy, o co konkretnie chodzi? Mówi pani, że inaczej jest rozumiana kwestia wojny w Ukrainie na przykład niż w Polsce, co jest w pewnym sensie zrozumiałe, znaczy nie w pewnym, tylko po prostu jest zrozumiałe. Na czym konkretnie polega ta różnica? Co niepokoi Francuzów w tej wojnie? Najbardziej niepokoi od krótkiego czasu zmiana tonu Macrona, który z prób rozmowy z Putinem i prób używania dyplomacji, negocjacji, czy prób rozmów, może nie negocjacji, przeszedł do ofensywnego języka, popierając jasno Ukrainę w sposób aktywny i mobilizując dyskurs europejski w tym kierunku. I to się Francuzom nie podoba. To się bardzo wielu Francuzom nie podoba i słyszy się i czyta się, nie będziemy umierać za Kijów. To jest ta wielka różnica wrażliwości wobec problemu Ukrainy. Ukraina nie jest odbierana, wojna w Ukrainie nie jest odbierana tutaj jako wspólna sprawa, tylko jako prawdziwe zagrożenie. Panuje rodzaj strachu i oczywiście propaganda Putina skierowana wobec Francji niezwykle agresywnie, tuż po tym przemówieniu Macrona, którym nie wykluczał możliwości uczestnictwa militarnego, mówił o doradcach wojskowych francuskich. Od tego momentu czuło się rosnący niepokój. Pyta pan, jaki jest niepokój? To jest jeden z tych niepokojów. To nie pierwszy, ale bardzo istotny. I tutaj skrajna prawica, jak i skrajna lewica mają na to odpowiedź. Mianowicie trzeba zacząć rozmawiać z Putinem, prawda? Tak, przede wszystkim mają na to odpowiedź. Zajmujmy się najpierw naszymi sprawami. Sprawy wielkiego świata, wielkiej polityki, debaty w salonach to nie są nasze sprawy. Obie mówią, nasze sprawy to jest zubożenie społeczeństwa, braki w szpitalnictwie, niedziałająca szkoła, psujące się drogi, problemy z pracą. To są nasze problemy, więc ja dlatego mówię, że te wybory to nie były tutaj wybory europejskie, tylko wybory, w których głównym tematem były rozmowy o sprawach wewnętrznych, francuskich, powiedziałabym takich przyziemnych, na których absolutnie jedzie skrajna prawica i skrajna lewica. Jeszcze pewnie do tego można dorzucić wzrost cen, to co się mówi cały czas we Francji przy każdych wyborach, prawda? Pouvoir d'achat, czyli to, co można kupić za pieniądze, które się zarabia. To nazwałam zubożeniem materialnym i rzeczywiście jest to bardzo widoczne i niezwykle, to nie jest tylko dyskurs, to są fakty, że faktycznie poziom życia rodzin skromnych gwałtownie się obniżył, ale również z innych powodów, kryzysu pracy, rynku pracy, niedostosowania pewnej sztywności tego rynku, niemożności zmiany pracy. Można by to analizować znacznie subtelniej niż tylko obarczyć za to winą rząd i Macrona. No i jeszcze słowo na i musimy wspomnieć, czyli imigracja, bo to jest na pewno istotny punkt tej debaty. Czego boją się Francuzi? Jak najbardziej. Trzech rzeczy. Zubożenia,
zagrożenia bezpieczeństwa w codziennym życiu, czyli security, to jest drugie słowo klucz, które wraca we wszystkich tych debatach, i imigracja. To jest główny temat przeciwników Macrona. Za chwilę przejdziemy do wyborów, ale ja jeszcze jeden aspekt chciałem poruszyć, wyników, bo ciekawa jest sytuacja socjalistów. Partia Rafaela Glucksmana o nazwie Plac Publiczny, to jest partia socjalistyczna, ale na przykład Glucksman jest znanym zwolennikiem wspierania Ukrainy, prawda? Bardzo silnie się zaangażował w to właściwie od samego początku. Ta partia zdobyła prawie tyle samo głosów, w ogóle socjaliści całkiem nieźle wypadli i zdobyli prawie tyle głosów, co Macron. Czy można mówić o odbudowie tradycyjnej partii socjalistycznej we Francji? Za szybko. Nie, nie można mówić o odbudowie. Natomiast popieram absolutnie, zgadzam się całkowicie z tym, co pan powiedział o sukcesie Rafaela Glucksmana. To jest jego osobisty sukces i to napawa pewną nadzieją wyborców lewicowych. Natomiast niestety zdarzyło się coś, jak pewno pan wie, bardzo niedobrego dla Rafaela Glucksmana, że partia socjalistyczna jest za tym, żeby zbudować front ludowy z innymi ugrupowaniami lewicowymi, w tym z melanchonistami, co jest absolutnym zaprzeczeniem tego, co Rafael Glucksman mówił w wyborach. I oczywiście on sam sprzeciwia się temu aliansowi, który uważa za niemoralny. Trzeba podkreślić, że rzeczywiście, że jego dyskurs na temat Ukrainy był jasny, bardzo bliski tego, co mówi Macron, i dzisiaj w swoim przemówieniu Macron najwyraźniej wyciągał do niego dłoń, wiedząc, że to jest ta część wyborców lewicowych, która byłaby kompatybilna z większością rządową Macrona, z macronistami. Dobrze, to teraz przejdźmy do tej istoty rzeczy, to znaczy o co może chodzić Macronowi. Cokolwiek nie powiemy o innych partiach, jedno z tych europejskich wyborów wynika na pewno, koalicja prezydencka nie ma się dobrze. Przegrała. Trzeba być jasno i to dzisiaj prezydent w sposób jasny powiedział. Prezydent rozpisuje wybory i kolejny raz pytam panią, dlaczego? Bardzo dużo tu jest dawanych interpretacji. Nieprzychylni Macronowi mówią, jest tak osłabiony, że już i tak nic nie może zrobić, więc gorzej być nie może. Budżet i tak by nie przeszedł. Byłoby wotum nieufności, które mogłoby go pchnąć nawet do dymisji. Więc jest tak słaby, że coś musiał zrobić. Co do tego bardzo wiele osób się zgadza. Ci, którzy są przychylni Macronowi, mówią, to jest dowód odwagi cywilnej. To jest dowód, że to jest prawdziwy demokrata. Przegrał, uznał to, powiedział i wobec tego, zamiast czekać na moment, w którym zostanie już zmarginalizowany zupełnie, bierze byka za rogi i mówi, Francuzi, oddaję w wasze ręce los naszego kraju, powiedzcie jasno, czy chcecie rząd demokratyczny, nazwał to nawet blokiem progresywistycznym, demokratycznym i republikańskim. Czy chcecie, żeby ten blok wygrał, czy chcecie skrajne partie, skrajną prawicę i skrajną lewicę? Właściwie sformułowała pani w tej chwili jego plan na tę kampanię, jak rozumiem. To znaczy, on chciałby przekonać Francuzów, że mają wybór między skrajnościami, albo na przykład republikanami, partią golistowską, która wczoraj dokonała aliansu z Frontem Narodowym, czyli ze zgromadzeniem, czy zjednoczeniem, jakby pani wolała, z jednej strony. Druga skrajność to są socjaliści, którzy się być może zjednoczą z melanchonistami i albo stawiacie na skrajności, albo na republikanizm. Czyli, jak rozumiem, Macron liczy, że zadziała to, co zwykle. To znaczy, że nawet jeżeli w pierwszej rundzie przegra te wybory, to w drugiej rundzie ponad połowa Francuzów odda głos za partiami mainstreamowymi, za partiami republikańskimi, a nie za partią skrajną, którą prawdopodobnie będzie zwycięzca pierwszej rundy, czyli Zjednoczenie, Zgromadzenie. Tu muszę uściślić problem republikanów, LR. Cała partia absolutnie nie jest za zjednoczeniem się z partią Marine Le Pen. Są olbrzymie protesty i dzisiaj nawet żądania, żeby osoba, która zaproponowała ten alians, odeszła. Eric Ciotti, tak? Lider. Eric Ciotti, tak. Jest postawiony w stan oskarżenia
moralnego przez bardzo wielu republikanów, więc nie można powiedzieć, że wszyscy republikanie poszli na współpracę z partią Marine Le Pen. Nie. Jest cała masa bardzo ważnych osobistości z partii republikańskiej, prawicowej, tradycyjnej, która się nie zgadza z tym wyjściem. To jest koniec tej partii. To wszyscy mówią. Ta partia umarła. Co innego będzie stworzone, ale ta partia dzisiaj umarła. Jest za słaba, za mało dostała głosów. Świetną zrobił François Xavier Bellamy akcję, próbując jej bronić. Nic to nie dało, 7%. No i ten Ciotti, który idzie na układy z Marine Le Pen. Wszyscy mówią, że to jest koniec tej partii. Wiele osób zresztą oddaje legitymację. Drugie określenie, czy stawia Macron na republikanizm? Tak, i tu trzeba powiedzieć polskim słuchaczom, że republikanizm we Francji jest prawicowy i lewicowy. I że to jest wspólna wartość tego, co powiedzielibyśmy po polsku demokratycznego kraju. To jest synonim demokracji dla Francuza, republikanizm. Także to, że on próbuje zgromadzić wokół siebie wszystkich, którzy mają wrażliwość na res publica, czyli wspólne dobro republikańskie, to jest bardzo tradycyjne szukanie dobra wspólnego. I tak, to jest oczywiście jego program na najbliższe lata, którym próbuje wywołać to, co nazwał, powiedziałabym, odruch demokratyczny, sursaut républicain, odruch taki bardzo silny, chęć ratowania republiki w niebezpieczeństwie, ale to, co się zmieniło, to, co pan powiedział, że robi jak zawsze. Poprzednio tego typu dyskursy zawsze miały jako głównego wroga partie populistyczne Marine Le Pen, a przedtem Le Pena. Dzisiaj problemem są, że są dwa ruchy populistyczne, oba bardzo niebezpieczne dla tej wrażliwości republikańskiej i że tu nie chodziło dzisiaj Macronowi o strzelanie w kierunku wyłącznie partii Marine Le Pen. Dyskurs był szerszy. Są ludzie, którzy wierzą w dobro wspólne i są populiści i ekstremiści. Czy chcecie populistów i ekstremistów, czy chcecie ludzi myślących wartościami i bardzo dużo mówił o wartościach, tym razem o osi wspólnych wartości, a nawet o wspólnym marzeniu, żeby odpowiedzieć na tą nadzieję, o której mówią populiści. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej próby lidera golistów, no bo partia Republikanie wywodzi się z tej samej tradycji, z której wywodziły się największe republikańskie, centroprawicowe partie francuskie, i które, no zwłaszcza jedna, prawda, nawiązywała do tradycji generała de Gaulle'a. Eric Ciotti twierdzi, że taki sojusz powinni republikanie zawrzeć bez względu na to, jak to się skończy, bo być może skończy się tym, że po prostu Ciotti przejdzie do innej partii, a republikanie zostaną z innym liderem. Ale to pokazuje, jak bardzo kończy się bojkot zgromadzenia, prawda? On się już skończył i na tym polega wielki sukces Marine Le Pen, która od lat pracowała nad tym, żeby ta jej partia stała się partią normalną. Natomiast debaty o tym, czy republikanie powinni się połączyć dzisiaj z partią Marine Le Pen, trwały od bardzo wielu lat. To nie jest nowy temat. To był już temat za czasów Chiraca, kiedy niektórzy proponowali pewne lokalne alianse z przedstawicielami partii Le Pena i wtedy to było przedmiotem olbrzymiego ostracyzmu. Widać dzisiaj, co się zmieniło. Dzisiaj ten ostracyzm nie może mieć miejsca w tym sensie, że jest to no, co najmniej 1/3 społeczeństwa francuskiego, a jak patrzy się na mapę wszystkich departamentów i wszystkich maleńkich miejscowości, ta partia jest reprezentowana absolutnie wszędzie, a najmniej w dużych miastach. Czyli tak zwana France profonde, przeciętny obywatel małych miejscowości i średnich miast, ma propozycję wysuniętą przez tę partię. Także ostracyzowanie jej to jest tak naprawdę politycznie niemożliwe. A po drugie trzeba powiedzieć, że Marine Le Pen i Bardella, który się przygotowywał do tej roli od wielu lat, zmienili całkowicie ton. Ani nie są agresywni, ani nie są szowinistyczni, ani nie są rasistowscy. Wyglądają na dobrze ubranych, statecznych przedstawicieli normalnej partii,
która ma normalne wartości i inny pogląd na sprawę. To jest ich sukces wizerunkowy i dlatego chyba wielką trudność mają ci, którzy nie podzielają ich poglądów, w krytykowaniu tego, co mówią. Zupełnie zmienił się ton tej krytyki. Mówienie o faszystach tylko dotyczy skrajnej lewicy. Pani profesor, chciałem spytać o pewną opinię, którą wyraża znakomity, znany politolog francuski Dominique Reynier. On twierdzi, że nikt tych wyborów nie chce wygrać. Że zgromadzenie nie chce przejmować władzy na 3 lata przed wyborami prezydenckimi, przejmować kraj w takim stanie, w jakim on w tej chwili jest. Chce chaosu, w którym będziemy mieli rozczłonkowany, czy Francuzi będą mieli rozczłonkowany parlament i realnie rzecz biorąc sparaliżowanego prezydenta, który nie będzie mógł po raz kolejny rozwiązać Zgromadzenia Narodowego, bo przez rok nie będzie mógł tego zrobić, prawda? I realnie rzecz biorąc dojdzie do sytuacji, w której przedwczesne wybory prezydenckie będą być może jedynym sposobem wyjścia z kryzysu politycznego we Francji. Czy myśli pani, że taki scenariusz jest możliwy? To jest dokładnie scenariusz, który dzisiaj Macron opowiedział w swojej konferencji prasowej i przed którym przestrzega. I odpowiedział jasno, nie ma mowy o mojej dymisji. Tego by chciała dokładnie Marine Le Pen. Ja na to nie pójdę i dlatego nawołuję do tego wspólnego bloku, który jest, powinien być na to odpowiedzią. Oczywiście to jest jedno, chaos jest olbrzymim ryzykiem, a zablokowanie możliwości rządzenia już w pewnym sensie istnieje i może być jeszcze gorsze. No dobra, ale to jak to by się miało w takim razie skończyć? No bo jeżeli będziemy mieli sytuację, w której Zgromadzenie Narodowe wygra te wybory, to jak rozumiem Bardella, nie pani Le Pen, bo pani Le Pen nie chce zostać premierką kraju, tylko chce zostać prezydentem kraju. Bardella by przejął urząd? Jak pani myśli? I tu jest właśnie pies pogrzebany. W strategii partii Marine Le Pen zabrakło jednego. Ona sobie nie wyobrażała, że to nastąpi tak szybko. Nawoływała do tego rozwiązania Zgromadzenia Narodowego od jakiegoś czasu. Została zaskoczona, ma czas do soboty, żeby przedstawić listy i nagle znajduje się w sytuacji, w której jej uczeń, 28-letni, słabo wykształcony ekonomicznie i znakomity trybun ludowy, prawicowy, Bardella, nagle miałby rolę w państwie wyższą niż ona. Więc znajduje się trochę w sytuacji paradoksalnej, bo oczywiście ta funkcja jej nie interesuje. Chce być prezydentką Francji, ale kalendarz za tym nie idzie, więc jej jedynym planem jest, żeby Macron odszedł całkowicie i żeby mogła go zastąpić, ale to nie będzie takie proste. Co o tym wszystkim myślą zwykli Francuzi? Prezydent funduje im taką imprezę tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi, które same w sobie są krytykowane przecież przez sporą część Francuzów. Teraz na początku lipca będą wybory. Ja jak rozmawiałem ze swoimi znajomymi z Francji, to właściwie jedna rzecz, która jest wspólna, to jest kompletne zaskoczenie i taka dezorientacja. To znaczy, co my z tym wszystkim mamy robić teraz? I myślę, że to jest odzwierciedlenie najlepsze tego, co się dzieje, ale odpowiedź na to troszkę bardziej obiektywna jest, to nie Macron to zmajstrował. Francja jest w tej sytuacji od wielu, wielu miesięcy, tylko nie o wszystkim się mówiło, nie wszyscy się interesują polityką, nie wszyscy się zorientowali, co się dzieje. I teraz jak się zorientowali, to tu Macron mówi, rozwiążcie sprawę wy, obywatele. To nie ja stworzyłem tę sytuację. Ja rozumiem, że możecie być niezadowoleni z mojego rządzenia. Odpowiedzcie na pytanie. I wtedy bierzcie to wszystko z dobrodziejstwem inwentarza. Jak wybierzecie partie prawicowe i lewicowe skrajne, Francja zbiednieje jeszcze bardziej, straci na arenie międzynarodowej, a są tak sprzeczne te programy, albo ich w ogóle nie ma, że rządzenie będzie całkowicie niemożliwe. Więc idziemy głową w mur. I dlatego wam zadaję to pytanie, że jestem przekonany, że nie ma innego wyjścia. Ludzie są zdezorientowani, bo myślę, że ten gest Macrona nie był do końca wliczany w scenariusz
po wyborach europejskich. O tym tak poważnie nie myślano. Natomiast tempo, w jakim ogłosił te wybory, wskazuje na to, że on był na to doskonale przygotowany i wiedział, że wykona ten ruch natychmiast niemalże po ogłoszeniu wyników, prawda? I widać, że to nie jest improwizacja i widać, że ma odpowiedź na wszystkie pytania, które zadawano mu dzisiaj na konferencji prasowej, przemyślane, skonstruowane i idące w jasnym kierunku. Pytanie jest tylko, czy przekona. No tak, pytanie jest, czy nie okaże się francuskim Cameronem, który również chciał dobrze, chciał zmarginalizować przeciwników Brexitu, no a skończyło się tak, jak się skończyło. Natomiast trzeba przyznać, że już te dwa dni debaty niesłychanie zagęściły ilość argumentów i zmusiły ludzi do zastanowienia się nad tym, co nazywamy dobrem wspólnym. Coś się tu dzieje. Tutaj to nie są banały. Ludzie są zdezorientowani może, bardzo niespokojni, ale zaczynają szukać odpowiedzi i jakiś dialog się nawiązuje. To nie jest tylko propaganda przeciwko propagandzie. Zaczyna się prawdziwa debata na temat trudnych problemów tego kraju, które rzeczywiście przed nim stoją i które były zamiatane pod dywan przez bardzo wiele osób, żeby, broń Boże, nie psuć dobrego samopoczucia. Tę debatę na pewno będziemy śledzić. Dziękuję pani bardzo. Profesor Joanna Nowicka, wykładowczyni komunikacji i informacji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu C.Y. Sergi Paris, była gościem raportu na dziś. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam Państwa do słuchania naszych programów, gdzie chcecie, ile chcecie i jak chcecie. Polecam nowy odcinek raportu o książkach Agaty Kasprolewicz, dostępny od poniedziałku. W sobotę, jak zwykle, nasz główny program od 9 rano. Wszystkie odcinki raportu powstają dzięki Państwa wsparciu. Bardzo za nie dziękuję. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Arctic Paper, producent papierów publikacyjnych Munken, dbamy o jakość w książkach. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. CentroChem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław Jotko. Adwokat Leszek Kieliszewski, kancelaria Legality, www.legality.com.pl. KR Group, firma outsourcingowa, www.krgroup.pl. Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings, pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki, produkowane z radością w Polsce, manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu. 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design. Dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także
Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS System. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Znakomicie oddychające i przeciwdeszczowe kurtki na rower produkowane w Polsce. sklep.jmpsport.pl. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii W poszukiwaniu idei XXI wieku. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. 5KS Estate. Nieruchomości w Hiszpanii. www.5ksestate.es. Firma logistyczna ostsped.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.